zamieć czarne, czarne chmury. Zawierucha, deszcz do spółki z gradem. Jakieś obce znów głosy podpowiadają mi bzdury. Tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być. Najtrudniej chyba było nagrać płytę, bo myśmy mieli piosenki jakieś swoje i swój jakiś taki świat, swoje wyobrażenia tych piosenek. Wcale nie mieliśmy jakiegoś parcia, żebyśmy byli zespołem i żebyśmy grali, bo pokończyliśmy studia właśnie. I oczywiście jakby nam ktoś zaproponował, że bądźcie zespołem i grajcie, to by było fajnie, tylko nie mieliśmy sprzętu, ani na dobrą sprawę perkusisty nie mieliśmy. No i jak odezwała się firma SP Records, że dostali jakiś tam materiał, demo i chcieliby z nami podpisać kontrakt i wydać płytę, to się mocno zdziwiliśmy. Chyba sam proces nagrywania nas zaskoczy, bo my nigdy nie siedzieliśmy w studiu, nie mieliśmy do czynienia z realizatorem. Tam już się zaczęło od nas wymagać, a my nie byliśmy przyzwyczajeni, że ktoś od nas wymaga. No i jakby ta pierwsza płyta jest takim efektem jakby naszych pomysłów muzycznych z takim mocną nieumiejętnością zagrania tych pomysłów. I taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Myśmy od początku mieli problem z nazwaniem tego, co my tam gramy i zawsze mieliśmy poczucie, że to jest jakiś miks stylów, też taki miks, też, jakby też dużo od nas też było dodane, mimo że to nie było jakieś nowatorskie, ale też takie właśnie garażowe podejście. Myśmy zawsze się przyzwyczaili do tego, że mamy, że lubimy hałas i jakieś takie mniej grzeczne rzeczy. Były elementy reggae, elementy rockowe, jakieś były gitary, ale też z biegiem czasu zaczęliśmy nowe rzeczy jakby tam wrzucać do tej muzyki i dla nas to był zawsze problem, no, jakiś to był miks muzyczny i miszmasz, to my nie byliśmy jakby przedstawicielem określonego gatunku. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Nie wiemy. Poznajemy na przestrzeni tego grania, tej przygody naszej z muzyką. Poznajemy nowych ludzi, poznajemy nową muzykę, poznajemy nowe inspiracje. Dołączają do zespołu coraz to nowi ziomkowie, choćby Maciek Ramisz. Teraz praktycznie na stałe będzie przyjęty Michał Bąk, który gra na saksofonie, też na klawiszach, też elektroniki, bardzo dużo. Efekt naszej pracy muzycznej zawsze jest wypadkową, trochę zamierzeń, trochę przypadku, trochę jakby, wiesz, trochę tego, że dajemy się ponieść jakimś tam emocjom, trochę improwizacji. Nie zakładamy, że idziemy w ściśle określonym kierunku. Chcemy doświadczać, chcemy próbować, chcemy, wiesz, jesteśmy strasznie, zawsze byliśmy ciekawi muzyki, ale nigdy nie mieliśmy takich możliwości, jakie mamy teraz i chcemy z nich korzystać. Tylko nie wiem, czy mi zdań, czy sił. Emocje się zacierają z czasem, to znaczy one są cały czas, ale już nie są tak intensywne jak chociażby te piosenki ostatnie, które siłą rzeczy powstają na bazie takich bardziej aktualnych emocji i zdarzeń, więc siłą rzeczy się jej bardziej przeżywa, ale tak naprawdę ja zawsze powtarzam, że nie byłoby pierwszej płyty i drugiej, gdyby nie moja historia z życia, która się wydarzyła tam na przełomie, powiedzmy, stuleci, tak? Tych ostatnich dwóm. To dziwnie brzmi, jakbyśmy już mieli nie wiem po ile lat, ale tak właśnie na przełomie wieków się przydarzyły jakieś takie historie, które gdzieś ukształtowały mnie w jakiś taki sposób emocjonalny, że pozwoliły wywalić z siebie jakieś tam te paręnaście piosenek, które się między innymi zawarły na pierwszej i drugiej płyty. Stąd też one też wracają jako wspomnienia. No to jest łatwo porównać do, jak oglądasz sobie czasami album ze zdjęciami. No, niektóre nie przywołują u ciebie wspomnień, żadnych zdjęcia, po prostu przeglądasz je, o fajnie, o tutaj fajnie wyszłam, a za chwilę patrzysz i mówisz, o ja pierdzielę, to było wtedy i wtedy, tu ci się łączą, wiesz, wątki. No i to tak samo jest z muzyką. Mów mi dobrze, dobrze mi mów, paskot czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze. Gramy naprawdę takie różne rzeczy na tych swoich, powiedzmy, obozach, próbach i tak dalej, że zaskoczyłby się niejeden człowiek. Teraz akurat byliśmy na Obidzy, gdzie nie ma zasięgu w ogóle, więc dobrze, że tam internet sobie postawiliśmy, więc można w jakiś sposób jeszcze dotrzeć tam informacją, ale no, wczoraj chociażby taki był przypadek, że nasz kierowca wyszedł pospacerować po lesie i się zgubił i jechaliśmy po niego 44 km samochodem. No, masakra. Wyszedł pod słowacką granicą. No a dzisiaj się mu samochód zepsuł, wobec czego zabrali go na lawetę i zawieźli do Warszawy, a myśmy przyjechali tak naprawdę na raty. Nie puszczę cię i nigdzie sama stąd nie pójdziesz. O nie! Zostaniesz tu, ja będę czekał aż uśniesz. Będę czekał aż uśniesz. Będę czekał aż uśniesz. Może dziś. Pochodzę ze świętokrzyskiego, gdzie tak naprawdę w wakacje to były tylko grzyby i ryby. No, na grzyby się chodziło i na ryby potem po południu. Bardzo dużo zbierałem grzybów, bardzo dobrze zbierałem grzyby. Ja mam taką cichą nadzieję, że gdzieś te święto grzyba czy chleba pozwalają tym ludziom rozszerzyć trochę horyzont, jakby muzyczno-artystyczny. No nie mówię tylko o sobie, bo na takie imprezy przyjeżdżają zespoły, nie wiem, chociażby Laoze, czy Hej, czy Koma, czy jakieś inne. I mam takie poczucie delikatnej takiej misyjności, ale taką mam nadzieję, że tak się może dzieje. Ja brałem wtedy twoje ręce i kładłem je sobie na... Koncert to jest super, taka wisienka na torcie, to jest taka kulminacja jakby w ogóle całego tego żywotu naszego. I to lubimy robić i to jest też rzecz, która podlega jakiejś takim... wiesz, no tu po jednym koncercie wiesz, co źle zagraliśmy, możesz tu coś zmienić, tak dalej. A ten nowy materiał jeszcze jest takim organizmem, wiesz, kształtującym się, to jest taki trochę embrion, jeszcze go można próbować w jakiś sposób go pozmienić, ale jeszcze on nie ma kształtu takiego, nie ma, no wiesz, to co dużą wartością jest granie nowych rzeczy takich, próbowanie, nadawanie temu jakichś takich kształtów już takich konkretnych, dlatego i to jest fajne, natomiast koncert już jest taka kulminacja, no, tego naszego dzieła. No nie wyobrażam sobie, żeby nagrywać płyty, wymyślać piosenki, zaszywać się gdzieś po lasach, żeby pograć, ale nie zagrać koncertu na przykład. Ile godzin i lat tańczmy, ile godzin i lat tańczmy, tańczmy, ile godzin i lat tańczmy. Jest pełno tych numerów, pełno jest starych, które nie weszły, które by chciały wejść pewnie i dużo też nowych powstaje i no i jesteśmy na takim etapie, gdzie selekcjonujemy powoli na utwory na następną płytę i mamy nadzieję, że to się jakoś uda w przyszłym roku, a chociaż sobie powiedzieliśmy, że nie ma absolutnie żadnego ciśnienia, jakby się nie udało, ale z doświadczenia wiemy, że im dłużej się czeka, to tym te utwory się dezaktualizują, już się ich tak nie gra fajnie. Tak. A kiedy mamy wolne, no to lubimy się zabawić. Lubimy dobry seks, lubimy wypić i zapalić. A co? Ale kiedy zostajemy sami. Kiedy zostajemy sami. Kiedy zostajemy sami. Kuba Kawalec, zespół happysad. Chciałem pozdrowić serdecznie telewidzów telewizji IMAV. Pozdrawiam. Żyjemy marzeniami o dalekich podróżach i o wielkich wygranych. O dalekich podróżach, no i o wielkich wygranych. O szybkich samochodach i o dziewczynach z żurnali. O dalekich podróżach, no i o wielkich wygranych. Dzięki. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dzięki ślicznie. Dziękujemy.